No to ty zaczynaj tutaj. Dobra. Mów tu do kamery. Puls tygodnia dla dorosłych. Dzień dobry, cześć. To jest nasz autorski przegląd najważniejszych wydarzeń w świecie i w okolicy. Zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału. I temat absolutnie numer jeden. Wielka awaria systemów informatycznych, operacyjnych Microsoftu. Chyba tak to się profesjonalnie nazywa. Paraliż na lotniskach, w bankach. Nie działały niektóre placówki medyczne. Padły niektóre media. Sky News przerwał nadawanie, bo panie nie będzie robił Microsoft. No. I od razu chcemy wyjaśnić, bo takie pojawiły się pogłoski. To nie stało się dlatego, że Obratowski próbował zaploadować swoje zdjęcie na OnlyFansa, nie. Czy jak twierdzi na Instagrama, przyczyna jest jakaś inna, jaka tak, ustalimy. Tak. Dlatego, słuchajcie, zawsze trzeba uważać z aktualizacjami. Dokładnie. Ja mam cały czas Windowsa 95 i sobie super chwalę. I sobie super chwalę. Pasjanse, stary małysz, wszystko działa, chodzi jak szalone. Tak. Po prostu. Po co mi więcej? Po co mi więcej? No więc słuchajcie, no jeśli się zastanawiacie... Co było przyczyną, no to tak jak mówił Przemek, jesteśmy w tym miejscu, co wczoraj wszyscy informatycy Microsoftu, czyli nie wiemy. Nie wiem, przy czym oni wam nie powiedzą? Będą tak. Mówili, że to tam poszła szyna AB32, ale my ja po prostu jestem mówimy, nie wiemy. Jestem ciekawy, co oni próbowali włączyć i wyłączyć internet, nie? Bo ja tak na przykład naprawiam drukarki i mam 95% skuteczności. Tak, żeby jeszcze go kopnąć. A ja na przykład nigdy nie podłączę. Wy też tak róbcie swojego czajnika na gaz do internetu. Nie podłączę. Także nie. Jakby coś, to będziemy, obiecujemy trzymać rękę na pulsie z naszych społecznościówek albo z YouTube'a i ze Spotify'a. Dowiecie się o wszystkim jako pierwszy. I co jeszcze się w tym tygodniu działo? No bo tak, zaczął działać Europarlament. Wspaniałe wydarzenie, Parlament Europejski, no i wielkie podsumowania Euro też w tym tygodniu to były. To się też wszystko znajdzie w tym odcinku Pulsu Tygodnia. Dla to może zacznijmy od Europarlamentu, prawda? Dobra. Bo w prasie i internecie były dokładne relacje z inauguracyjnego posiedzenia. Na fotach widać radośnie rozemocjonowane twarze naszych europosłów. Ja widziałem, tam w suszeniu zębów nie było końca. Nie. Tak, gdyby jechali na motocyklach, to zęby mieliby obklejone muchami i komarami. Tak mieliby się cieszyli. Czarne zęby od komarów by mieli. Tak. No ale słuchajcie, no uśmiechnięci, radośni, po prostu tak właśnie wyglądają duże pieniądze za nic. To by się nie uśmiechnął na ich miejscu, niech pierwszy siądzie teraz przy komputerze smutny. Nie ma nikogo. Nie jest takie proste, co? Ale wszędzie paparazzi za nimi chodzili po Strasburgu i między innymi za Danielem Obajtkiem chodzili, naszym nowym europosłem. I sobie nagłówek wynotowałem: Daniel Obajtek w Strasburgu dał euro bezdomnemu. Tak, my się wzruszyliśmy. Wzruszyliśmy się, przejęliśmy, bo to jest bardzo szlachetny gest. Tak. Ze strony bezdomnego. Bezdomnego? No, że wziął od pana Obajtka. Pan widocznie był w dużej potrzebie. No może. No ale to co, no działki nie wrzuci, nie? Do tego. Też euro to jest euro, w domu tego nie wysiedli. No ale duet marzeń, Kamiński i Wąsik, oni też nowi europarlamentarzyści w Strasburgu. Super Ekspres z lekko taką wyczuwalną nutką przygany pisali o Kamińskim i Wąsiku, nowych europarlamentarzystach, że pierwszego dnia poszli na piwo i foty, jak oni sobie siedzą, wychillowani. Ale to też jeszcze nic nie musisz robić, to no, kiedy ale się chillować? Jak... Niespokojnie, niech się Super Express i inne media uspokoją, bo wszystko stopniowo. Wszystko stopniowo. Teraz piwo, wódka będzie za chwilę. Ej, a poczekajmy. Może oni się jeszcze nie zdążyli rozpakować. No. Tak, dlatego jeszcze zaczęli nie ma od gaci piwa na półkach. Także weźcie, odpuśćcie, wyluzujcie troszeczkę. Na rozliczenia przyjdzie czas, spokojnie. No ale działo się dużo wokół jednego nazwiska w tym tygodniu. Romanowski. Nagraliśmy specjalny odcinek, w którym próbujemy wszystko wytłumaczyć. To znajdziecie linka tutaj. Tak. Można kliknąć i się zapoznać z całokształtem historii. Przypomnijmy, że ten Marcin Romanowski to jest ten koleś od Funduszu Sprawiedliwości. Tak. I słuchajcie, no bo tam chodziło o wyciąganie kasy z Funduszu Sprawiedliwości. Ja się tak nad tym zastanawiałem. Partyjną, tak, nie? Ja się nad tym zastanawiałem, bo to się nazywa Fundusz Sprawiedliwości, tak? No. A oni jak się nazywają? Oni się nazywają Prawo i Sprawiedliwość. Czyli co? Tu jest Sprawiedliwość i tu jest Sprawiedliwość. To oni mogli wyciągnąć wnioski, że w takim razie połowa kasy idzie do nich. Bo nie na prawo, tylko na sprawiedliwość. Na sprawiedliwość. Tak. Akurat gości jest suwerennej chyba. No, ale Zjednoczona Prawica ale razem. To rzeczywiście, to wszystko zaczyna mieć ręce i nogi. To tak, no. Hands and legs, prawda. Tylko patrzcie, jedna ważna rzecz, bo teraz tak.
KO-wcy chcą posadzić wszystkich pisiorów, nie? Tak. Pisiory już mówią, że za chwilę wezmą i posadzą wszystkich KO-wców. Tak, że mówią, że lepiej, żeby Platforma już nie oddawała nigdy władzy, bo wszyscy pójdą do więzienia. No, tak. Że Tusk za to wszystko odpowie, nie? Czyli, słuchajcie, jeszcze 2-3 kadencje i wszyscy politycy, jest szansa, się nawzajem pozamykają. Tak. Ej, słuchajcie, czyli to wychodzi na to, że raj jest na horyzoncie. On jest na wyciągnięcie. W tym jest cała nasza nadzieja. Jest na wyciągnięcie widnokręgu. To jest ten końcowy przystanek. Pętla jest już za chwilę. Tak. Jedźmy dalej tym tramwajem. Żeby tylko awarii Microsoftu nie było, to jakoś sobie polecimy. No, ale słuchajcie, no bo cuda ogłaszają teraz wszędzie. No bo tak, ludzie piszą... Przepraszam, tam pisał chyba minister finansów, że będzie w sektorze przedsiębiorstw 0,11% podwyżki, że o tyle płace wzrosły. Są cuda, bo teraz na przykład z cudów, no to ludzie PiSu chwalą instytucje unijne, które mówią, że Romanowski ma immunitet, nie? Mm-hmm. Tak jest, dokładnie. Ludzie z KO mówią, że te same unijne pisma, to tam ta Unia to se to może wsadzić, nie? Tak. Zjednoczenie Rady Europy to jest w ogóle to jest najlepsza instytucja unijna. Tak. No i w planach oczywiście CPK jest w planach budowanie, ale tak, żeby nie w tej kadencji, żeby zacząć troszkę później, żeby się tam nie denerwowali. Mieszkańcy Baranowa są rozczarowani, nie? Bo podczas kampanii wyborczej do Sejmu politycy obecnej koalicji rządowej, prawda, oni obiecywali im, że żadnego lotniska tam nie będzie. A niedawno Donald Tusk ogłosił, że jednak będzie. I? No to tak, słuchajcie, szanowni wy nasi przyjaciele, kochani mieszkańcy Baranowa, zrozumcie, że jak głosi nowe staropolskie przysłowie, notowałem je sobie, co się mówi w kampanii wyborczej, nie pisze się w rejestr. No czy jakoś tak. To się nie rymuje. Ale jest prawdziwe. Ale jest prawdziwe. Bardziej prawdziwe niż gdyby się rymowało. Wało właśnie się. No. Co się mówi w wyborczej kampanii jest do bani. To się rymuje. To, ale to do śmierdzi. To capi takim to wiesz, taki, zapyziem. Nie uważ, nie uważ. Tak, tak, taki capi trochę twoimi tekstami po lodisko. Troszeczkę. Jest bolesne, co mówisz. Ja cię kocham, więc ja to przyjmuję. Ale słuchajcie, jest w tym samym czasie nowy pomysł Poczty Polskiej, bo Poczta chce wyjść na prostą z takiego finansowego dołka. Czekaj. Nowy pomysł, to co będzie? Miał sobie sprzedawać tam w okienku. Ale prawie, bo Poczta Polska uruchomiła nowy sklep internetowy. To może dlatego się Microsoft wydupcił. Że aprobowali mięso do internetu wrzucić. Nie wiem, i teraz znaczy mailem wysyłali mięso, kotlety. Mam informację, że i to jakby informacja reklamowa Poczty Polskiej, że klienci znajdą tam właśnie na stronie internetowej Poczty Polskiej prasę, koperty, kartony, artykuły dla dzieci oraz produkty dla domu i ogrodu. Ale jak prasę? Kupisz sobie dziennik i przyjdzie mi za 3 dni pocztą? Tak, mailem ci wyślą. Albo linka do internetu. Nie? Bo poczta musiała otworzyć sklep internetowy, bo się na poczcie na półkach jeszcze nie mieściły te przepisy siostry Anastazji, pościel, czy tam przeterminowana plastelina. Ręczniki. Słuchajcie, ale jak się tak poczta cała przenosi do internetu, to za chwilę, nie wiem, awizo będzie przychodzić mailem. No, i to nie będzie awizo, ale e-wizo. E-wizo. Żart odcinka. Naprawdę? A jestem dumny. Żart dumny z tego. Dobra. Słuchaj, że się nie znam na piłce, to może ja przejdę do podsumowania euro. O właśnie. Jako człowiek z absolutnym dystansem do piłki, to śmiało z ogromnym, Opracowano taką zbiorczą tabelę Euro 24 tutaj mam. I na pierwszym oczywiście jest miejscu Hiszpania. A Polska? Gdzie jest Polska? No musiałeś zapytać. Przepraszam. Patrz, taki ładny, zabawny klimat, świetny podcast. Tego się słuchało i to wszystko siadło. No to na którym Polska? Na przedostatnim. 23. Czyli my nawet kuźwa w przegrywanie nie potrafimy. Nie potrafimy być nawet ostatni. Za nami jest Szkocja. A czyli ktoś jest za nami. Jest jakby jest. Ale wyprzedzają nas koledzy z grupy eliminacyjnej Czesi i Albańczycy mają ex aequo 21. Czyli ludzie nie kłamali, mówiąc, że mamy bardzo słabą grupę eliminacyjną. Nie. Nie kłamali. Obstawiamy ostatnie miejsca, nie? Wspaniale. Ej, ale my przynajmniej sobie nie robiliśmy nadziei jako Polacy, nie? No nie. Bo pomyślcie, jak się musieli czuć kibice Anglii po finale. To ja czytałem, bo w angielskich mediach to wszyscy rozgoryczeni porażką w angielskiej reprezentacji mają taki, w finale. Taki lekko opóźniony zapłon, nawet dlatego płoną od kilku dni samochody. No ale dobra, jak wszyscy są rozgoryczeni, media są rozgoryczone, to co mają powiedzieć polskie media? No.
No nie, ale no polskie właśnie, media są przyzwyczajone do porażek piłkarzy. No kiedy było dobrze ostatnio? W 82? No. My mieli 40 lat, media polskie nauczyć. Po prostu się tym nie przejmują, one to odnotowują. Mm-hmm. Odjechaliśmy, 23 miejsce, no i jakby dziękuję, koniec tematu. Wzięło, zesrało za 4 lata znowu, także podpompujemy balonika. No. Słuchaj, mnie słuchajcie, z kolei bardzo urzekły analizy gry Polaków. O. Tak, Olbratowski był kiedyś trampkarzem unitarnów i on jest taki z piłką jest na ty, za pan brat. Mam tutaj cytat z eksperta piłkarskiego, pozwólcie odczytam. Mm. Musimy wymagać od siebie, żeby więcej Polaków grało w Lidze Mistrzów. Musimy lepiej kształcić, musimy lepiej edukować, bo potencjał sportowy w Polsce, która jest bardzo dużym krajem, jest ogromny. Ale to był jakiś sekretarz KCPZPR do spraw kultury fizycznej młodzieży z roku 70? Ale ja już widzę takie zebranie w PZPN-ie, że oni wiesz, siedzą, panowie, musimy wymagać od siebie, żeby więcej Polaków grało w Lidze Mistrzów. Tak, musimy lepiej kształcić. Tak. Musimy panowie lepiej edukować, bo potencjał sportowy w Polsce, która jest dużym krajem, jest ogromny. Tak. No, no to prezes ja muszę mówi. Stworzyć generator działacza PZPN. Nie, no ale wtedy prezes na tym zebraniu wstaje i mówi, ustaliliśmy, co musimy. Panowie, są to jedne z najlepszych ustaleń ostatnich lat. Nie, jak będzie podsumowanie ustaleń po Euro 24, to będziemy na pierwszym miejscu w tabeli. Tak, w ustaleniach. W ustaleniach po prostu. Co musimy zrobić? Mając takie ustalenia, musimy się teraz zająć ważnymi sprawami, powiedzą, bo już niedługo wybory prezesa PZPN. A to nie to ważne sprawy to, są. Muszą być priorytety. Najważniejsze, żeby pierwszym priorytetem był priorytet, który jest pierwszy. Tak. To jest taka zasada priorytetyzacji życia. Ale dobra, bo każdy z was coś rzucił o piłce, to ja mam jeszcze jedną ważną informację, bo choć trochę z pogranicza piłki i mody, bo cytuję, Legia pokazała nowe stroje i się zaczęło, ale zadyma internet skrajnie podzielony. A co się Zuckerberg z Gatesem się podzielili, się kłócą i trzaskają? Nie. O stroje Legii? Internet jako taki. Jednym się stroje Legii podobają, a innym się nie podobają. Jest o tym cały artykuł na jednym z głównych portali sportowych. Jak w życiu. Nawet o Medline Stowe się ludzie potrafili kłócić. Ale co to mówi, że śliczne, drodzy, ale słuchajcie, co to za różnica, w jakich strojach grają nasze kluby? Co za różnica, w jakich strojach grają kiepsko i dostają łomot w pucharach, nie? No co za różnica? Poza tym koszulki i gacie w piłkę nie grają. Nie. No nie grają gaciami, nie? Nie grają. To jest piłka jaka? No. No. Nożna. Nożna. A nie gaciowa. Ale też główką, tak. Ale na przykład nasi piękne mieli stroje na euro i o, co? Tak. I co? I ładnie wyglądali. Ślicznie, ładnie. No, nie, no ślicznie. To jakiś, a to jest dobry fryzjer. No. To co najmniej Jaga cupało. No. Czy chupało. Tam chupało. To, wiesz, klapało. No nie wiem. To takie fryzury. Bo... Tatuażyki jakieś. Tak, z kowrą tam chodzi do tego fryzjera. Ale jeśli mówimy o umiejętnościach piłkarskich, to właśnie wystartowała Polska Pierwsza Liga Piłkarska. To jest fajne wydarzenie i uwaga, atrakcje jakie będą przygotowane. Sponsor pierwszej ligi na wybranych meczach obok boiska postawi wannę z jacuzzi. Obok boiska? Tak. I jak wygrasz w konkursie, to będziesz mógł oglądać mecz z jacuzzi. To jest fajne, bo przynajmniej w końcu ktoś się będzie na meczach pierwszej ligi polskiej dobrze bawił. Jeszcze sobie puści bąbelki, wróci z meczyku, a to dupka wymasowana. Ależ to jest plus. Doceniamy, ale jak to będzie obok boiska, to kiepski widok będzie z tego jacuzzi. Ale co se w bąbelkach posiedzisz, to twoje. Plecki se rozmasujesz. Fajnie, to jeszcze tam jak dosypiesz soli, to sobie zrobisz taką kąpiel solankową. A gdyby na przykład jakieś, sanatorium było sponsorem, nie? I wtedy ma na przykład... Borowinka jest obok boiska. I na jacuzzi napis Budowa Zdrój. I masz spa takie. Piłka spa. Ta linia jest rozwojowa. My wszystkiego za was nie załatwimy, my tylko podrzucamy pomysły. Teraz w kategoriach sportowych czekamy na igrzyska. No tak. I mamy nadzieję, że nasz Hubert Hurkacz do tego czasu wyzdrowieje. Tak, ale ja mam inne ciekawe dane, bo Jan Zieliński, nasz tenisista, który w duecie z Tajwanką Siech wygrał na Wimbledonie mixta, on zarobili razem do podziału 600 tysięcy złotych w przeliczeniu, czyli po 300 tysięcy złotych na rakietę. No nie? I fajnie, duże pieniądze, co? Tylko właśnie, tylko oni wygrali Wimbledon, nie? Aha. Więc dla porównania Magda Linet i Magda French praktycznie tyle samo, co Jan Zieliński dostały za porażkę w pierwszej rundzie singla. A co narzekają?
Ale to... A nie mogły sobie pójść do Funduszu Sprawiedliwości? Przecież tam się śmiali z takich pieniędzy. Ale słuchajcie, to no. Wracając do sportu, to bardziej się opłaca odpadać w pierwszej rundzie singla niż wygrywać mixta. Tyle samo zarobisz, że się nie namęczysz. Poza tym masz czas, żeby jechać na następny turniej. Tak. Bo masz taki czas, prawda? I tam przegrać od razu w pierwszej rundzie. No. To nie ma słabych luk. Jesteś w stanie obskoczyć turnieju a turnieju. Każdy emeryt polski powinien dostać szansę przegrania w pierwszej rundzie Wimbledonu. I ZUS i emeryci by byli tak zarobieni. Tak. Jakby to odciążyło budżet krajowy. Co tydzień nowe kapcie, No co tydzień, wystarczy raz w życiu. Raz w życiu, żeby wygrał. I rzeczywiście potem do końca życia masz co tydzień nowe kapcie. No. I przychodzisz z receptą i wszystko. A potem ci grają anielski orszak, a ciebie niosą, a tam trumna pełna nowych kapci. Bo cię stać. Tak. Wiedzą, że nawet to... na rękach masz nowe kapcie. Chyba, że cię z popielą. Z kapciami? No, z kapciami, dlatego urna będzie taka duża. Ty jak jesteś bogaczem, to cię spalają razem z kapciami. Tak się kopci? To kapcie. Bardzo ładne, bardzo ładne. Ale się kapci z tej urny. No, tak rzeczywiście, no. Słuchajcie, najważniejsze, że pomysł jest na życie i na uratowanie sytuacji ekonomicznej w kraju jest. Porażka w pierwszej rundzie na Wimbledonie. To jest najlepsze, co może spotkać człowieka. Dobra, słuchajcie, to skoro jesteśmy przy polskich emerytach, czyli przy najbogatszych ludziach świata, to jest temat jachty. No, jachty, tak. Tak. Jest nowa moda, czytam w internecie. Wszyscy najbogatsi przypływają jachtami na Sardynię. I kto tam przypłynął? No to Bill Gates, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg wpadł też niedaleko tam. To, znaczy jest taka, plotka głosi, że oni chcieli jechać do Zakopanego. Mhm, nie? Tylko to nie jest wyspa i nie popłyniesz. Tylko właśnie tu był problem, gdzie zaparkować jachty. No. Znaczy tam próbowali przy Morskim Oku, bo sobie myślą morskie oko, ale tam słabo z mariną słyszałem, na Morskim Oku jest. No i ceny chińskich ciupak ich przeraziły. Tak. I delfinki te w szklanej kuli, te stare zakopiańskie. Też w cholernie drogie. Tak. Kurde, a jeszcze jakby chcieli sobie dołożyć żurawinki do stypka, kurde, wracali na piechotę na bosaka. No jak chcę jeszcze popiję rzętycy, to... Tak. Dobra. Może i dobrze się stało, że jednak Sardynia. To jak już jesteśmy... rzętycy dobrze się brzyczy. Taki wiersz jest. Nie wiem, co to znaczy, ale się fajnie rymuje. Fajny żart odcinka. To rzętycy dobrze się brzyczy. Tak. Włodzimierz przerwa gąsienica. Dobra. Czekajcie, nie, bo to nie ma się z czego śmiać. Nie, to jest życie jest poważne w ogóle. Jak już jesteśmy przy dużych pieniądzach. Tytuł z internetu. Najdroższe truskawki na świecie. Japońskie. Co ty robisz? No bo Olbratowski gdzieś zabrał tą gąbkę, co się wycierał. Ja po prostu chcę być ładny w podcaście, żeby mi się czoło nie świeciło. No dobra. No dobra, co z tymi japońskimi truskawkami? Kaszkiecik mam. No. Dobra, wróćmy do początku. Najdroższe truskawki na świecie z Japonii, tak? Mhm. Najdroższe truskawki na świecie japońskie, to jest nagłówek, za jedną sztukę moglibyście kupić rower. Przepraszam, na chuj mi tyle rowerów. No właśnie. Po co? Ale co to za truskawki? Wiesz coś więcej? Tak, ja mam wynotowane. Nazywają się Shiroi Huseki. Hodowane są przez Yasuhito Teshime w prefekturze Saga. Czekaj, Shiroi Huseki. Hodowane przez Yasuhito Teshime. Wymagają skomplikowanych warunków, dlatego są takie w prefekturze Saga. Saga. Tak. No to musi kosztować. Ale słuchaj, bo takie truskawki to jest szansa dla niektórych, żeby posiadać legalnie rower. Tylko muszą ukraść truskawkę. Tak. Troszeczkę skomplikowane, ale to jakaś szansa jest. Generalnie zauważcie, że Puls Tygodnia otwiera przed wami szanse, możliwości, bo poszerza granice Poznania. Na przykład kradzieży truskawki japońskiej. I przesuwa horyzonty dalej od nas. To też jest cenne, tego nie masz w innych podcastach. Przesuwamy horyzont nawet za widnokrąg. Dokładnie. Na przykład, tam jest. Ty, ale właśnie, bo to była prefektura Saga. Szakachiczki. Tak. To myślicie, że herbatę Sagę to oni tam robią? Tak. To jest po prostu stańsze. Natomiast ja teraz zapraszam do kącika Polska Lokalna. O, wspaniale. Pan prezydent Krakowa, nowy, powołał burmistrza nocnego. No. I pan nocny burmistrz będzie odpowiadał za porządek publiczny w nocy, jak sama nazwa wskazuje.
No, cenne. Po zmroku. Cenne. Bo, nie, bo w nocy w Krakowie się dzieje. Bo, no, znaczy, jak Olbratowski nie wychodzi na miasto, to jest trochę spokojniej, ale też nie za bardzo. To wieszcie, to ale wiecie to, bo przydałby się też w Krakowie ranny burmistrz. Jak ranny? No odpowiadałby za pomoc poszkodowanym przez burmistrza nocnego, że w nocy coś tam ten nie... Albo nie, nie, no on by odpowiadał za pomoc poszkodowanym przez nocne krakowskie życie. Przydałby się właśnie taki. Czyli wszystkim. Tak. Czyli wszystkim. Dobra, no to w takim razie ja zapraszam w tym momencie, aha, jeśli mogę. No. Temat jest troszeczkę pokrewny, bo też będziemy mieli nowych ludzi, nowe stanowiska i tak dalej. To jest kolejny odcinek naszego serialu zatytułowanego Odpolitycznianie spółek. O, bardzo lubię serial. I tu mam z portalu X historię prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego AgroReg. Pozdrawiamy nową Rudę. Został mąż pani wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej. No to gratulujemy. Gratulujemy. Konkret 68 mówi, że obsadzą w spółkach ludzi kompetentnych. Tak. Tak. No. Bez znajomości rodzinnych. Bez znajomości rodzinnych. Po transparentnych konkursach. Tak mówił konkret 68. Tak. Ale pan mąż widać po prostu ma kompetencje, skoro prezesem został. Jest taka posibilacja. A znajomości, no możesz życie z człowiekiem przeżyć, nie? Beczkę soli z nim zjeść. Możesz. A znać nie będziesz. Nie. Więc może, tak, poza tym przy dobrej odpowiedniej interpretacji prawniczej żona to jest obcy człowiek. Tak. Żona to nie rodzina. No, tak mówi pismo. Mąż też nie rodzina, tak mówi pismo. Dokładnie. Właśnie. Czyli to jest obcy pismo człowiek. Prezesa do ministra. No ale tak? Czekajcie, bo no. Konkurs. No właśnie, co z konkurs? Może i był. Mhm. A może i był, kto wie. No właśnie, pytałeś się? Może pytała pani Monika, kto jest najlepszym mysiem pysiem na prezesa? Tak zapytała. I mysio pysio się zgłosił, mówi tak? Ja. Brawo! A jeżeli nie było innych kandydatów i po konkursie, no... Mogło tak być. Poza tym, słuchajcie, to było 100 konkretów na 100 dni, pamiętacie? Tak, 100 tak. Konkretów, a ten był 68, tak? No, 100 dni minęło, więc Spaduwa. Raz jeszcze gratulujemy. Serdecznie. No, jednak ludzie bez konkursu, bez koneksji... Dobra. To teraz druga strona kraju, bo ty mówiłeś przedtem o Krakowie, a ja jeszcze chciałem do kącika Polska lokalna. Turystka nad morzem w Krynicy Morskiej dryfowała na dmuchanym materacu 400 metrów od brzegu. Zasnęła. Policjanci eskortowali ją do brzegu. No może ona chciała emigrować do Szwecji. No niewiele brakowało. No. Ale uważajcie nad morzem. Uważajcie, to jest taki apel, tak. Jeśli oglądacie nas w trakcie urlopu, bo jak płyniecie materacem do Szwecji, to nie spać. Nie to spać. Tylko wiosłować rękami, bo was policja przejmie. I cafnie. No. Dokładnie. Jakiś tam, no nie wiem, weźcie napój, ogórki może. Tyle się mówi. Bo ogórek i kieszonek jak masz, to i zjesz i popijesz. No. To jest perpetuum mobile. Ale popatrzcie. Tak, arbuz. Tyle się mówiło o tym, że przypływają z południa. Tak. Nie? Imigranci. A tu widzę, odpływają z Krynicy Morskiej też. Ale to z punktu widzenia Szwecji przypłynie babeczka z południa. Czyli utrzymała się w trendach. Jakoś tak. No tak. Wpisuje się. To jeszcze coś z Polski lokalnej. Na autostradzie A4 zatrzymano 6-osobowego busa, jechało w nim 14 osób. I to jest ekologia. Ja. I to jest brawo. I to jest po prostu, to jest aktywne zmniejszanie śladu węglowego. Takich tak. Ludzi świat potrzebuje. Greta Thunberg by się wzruszyła. Dokładnie. Żywnymi łzami. Wyślijcie jej zdjęcia, będzie was miała nad łóżkiem. Czyli Zielony Ład w Polsce jest wprowadzany. Super. I jest super. I to jest wprowadzane oddolnie. Oddolnie. Nie, że tam państwo coś narzuca. Nie, tylko ludzie myślą, kombinują. Planeta tak. Przede wszystkim. Planeta jest jak matka, mamy tylko jedną. Tak, ale żebyście z trochę mokrą, trochę suchą. Żebyście z tego pulsu tygodnia też wynieśli jakieś ważne informacje, które wam się w życiu przydadzą. Takie praktyczne. W tym tygodniu w jednej z gazet był przegląd 12 trików na sprytne i tanie zakupy. 12 trików. Tak. Więc my nie będziemy robić 12. Tak. Nie? Zróbmy takie 3 sprytne triki od radiowców bez cenzury, jak robić fajne zakupy. Pierwsze to jest, bierzesz wózek. Tak. I nie musisz tego wtedy nosić, tych zakupów w rękach. Tak. Tylko to bo to wózek jest. Mhm. Mało tego. Przepraszam, subskrybujcie po więcej. Ale tak. Słuchajcie, ale tam nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że jak tam wrzucisz na przykład 5 zł, to potem oddaję. To tak, nie jest tak, że to śmiało. Zje i tyle. To nie, że musicie szukać złotówki czy dwójki. Nie, piątkę też odda. Drugi subskrybujcie po więcej. Drugi sposób na sprytne zakupy. Kupujesz taniej w Biedronce, sprzedajesz drożej w Lidlu. Albo i trzecia porada. Kupujesz
taniej w Lidlu, a sprzedajesz drożej w Biedronce. Bo to nigdy teraz nie wiesz, gdzie jest taniej. I to obrócisz kilka razy i jesteś po prostu potąd zarobiony. I dziękuję, że mogliśmy wam pomóc. Podziękujecie kiedyś, jak już będziecie bogaci. Tak. Subskrybujcie po więcej. Tak. Change your life with radiowcy without cenzura. Jest. Dobrze. Wróćmy do tematu. To ja mam tutaj, w tym musicie mi pomóc. No, co? Tu mam zanotowaną informację przygotowaną do Pulsu. Jeden z dużych portali w tym tygodniu miał na stronie głównej napisane: koleżanka z biura obok nieładnie pachnie. Jak zwrócić jej uwagę? No są różne sposoby. Są różne sposoby. Bezpośrednio na przykład. Aha, ty mówisz... Stara, ale capi od ciebie, zrób coś z tym, bo mi włosy w nosie więdną. Jest ciekawy sposób. I ona się nie obraża, tylko kombinuje, wizualizuje więdnące włosy. Znaczy, słuchajcie, można też aluzyjnie. Tak. Można też aluzyjnie, czyli podchodzisz do takiej koleżanki i mówisz: słuchaj ty, bo tu w krzyżówce, nie? Mam takie, musisz mi pomóc. Zapobiega poceniu się na 10 liter. Pierwsza A, ostatnia T. I ona mówi: nie wiem. Ale dalej wonieje. Po prostu taki kopacz spod pachy jedzie ten onion people. Po I tą drugą metodę trzeba jeszcze dopracować troszkę. Tą drugą aluzyjną na krzyżówkę jeszcze... też. Ale to jeszcze trzeba dopracować, ale delikatnie, subskrybuj po więcej. Dobra, ale jeszcze mamy takie porady prozdrowotne. Tak. Dobra, bo w piątkowym fakcie... Z was wymyślił ten debilizm. Jaki? No z tym z aluzją krzyżówką. Co to jest? Przepraszam, no. Porady prozdrowotne. Myślę, że Albertowski był kiedyś u mnie z krzyżówką, ale chyba nie. Puls tygodnia dla dorosłych. Ucząc bawi, bawiąc uczy. Tak. Oraz bawi, tumani i przestrasza. W piątkowym fakcie była sesja zdjęciowa z panią Władysławą w roli głównej. O, jak słodko, a czym się zajmuje pani Władzia? Pani Władzia tuli się do sosen. I tutaj cytuję, wynotowałem sobie z faktu. Nie pamiętam, kiedy byłam u lekarza czy w aptece, tulenie do sosen daje mi energię do życia. Ej, słuchajcie, ale wiecie, jak jest u nas z NFZ-em? No. Może po prostu do sosen są krótsze terminy. Tak? No rzeczywiście. Bierzesz jakiś PKS, tak. Idziesz do lasu i tak widzisz, kolejka jest, nie? Mówisz, pani jest ostatnia do sosen? Nie, a nawet tak. Dużo sosen. A na którą pani ma wizytę? 11:40. Bo ja mam na 11, ale tam ktoś a i czasem konar może zapłonąć. Dużo jest sosen w lesie, to nie bądź, są 3 sosny zajęte, idziesz do 4. Przytul się do sosny, konar ci zapłonie, jak tu Jacek mówi. Można, to jest... To jest bardzo właśnie taki... Jeszcze jak sosna z dziuple ma, to Zmieńmy temat, najlepiej na inny. Mhm. Ja teraz chciałem się zwrócić do wszystkich widzów oraz słuchaczy naszego podcastu Pulsu Tygodnia dla Dorosłych. Czy słuchacie też naszego podcastu, czy go oglądacie pod tytułem Tak Było? To jest bardzo dobry podcast, uważam. Historyczne i nie tylko historyczne, społeczne rzeczy też tam się dzieją. Sprawdźcie u nas na kanale koniecznie, czy jeszcze tego nie zrobiliście. Bo wiemy, że jedni nas oglądają dla Pulsu, drudzy dla innych historii. Dlaczego to mówimy? Bo co do historii, to w tym tygodniu była ważna rocznica. Bitwa pod Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem. W poniedziałek było 15 lipca. Ale to jest nic. Nic. To jest nic. Bo 16 lipca... Dzień później. Nie. Ale to była rocznica. 16 lipca 1401 roku Anna Cylejska... A, czyli Jagiełło zrobił bitwę jakby w Wigilię 9 rocznicy, tak? Tak, 9 rocznicy, Sprytnie. Kiedy Anna Cylejska przybyła do Krakowa w celu zawarcia ślubu z królem Władysławem II Jagiełłą, który jednak na jego prośbę został przełożony tenże ślub. A jak ona przybyła, został przełożony? A tak. Kim w ogóle była Anna Cylejska? Wiedziałem, że zapytasz. No. Anna Cylejska to córka starego Cylejskiego. I druga żona Jagiełłego. Tak. To może inaczej. Dlaczego o tym wszystkim mówimy? Bo to właśnie ona robiła kanapki Władysławowi Jagielle, jak on wyruszał pod Grunwald. A to ona! I ona pytała: Władziu, ogórek małosolny czy kiszony? Tak, kiszony, odpowiedział Władysław. Tak, znam życie, prawda? Tak. Co nie zostało zanotowane przez kronikarzy. No, szkoda. Nie wiem dlaczego, wielka szkoda, naprawdę. Ale patrzcie, przesunął ślub Jagiełło nasz. No. Przyszła ona do niego. Ale to nie jest tak, że zobaczył, że ona jest brzydka, powiedział nie. Nie teraz, powiedział. Nie. A, tylko, że są obowiązki, Polska wzywa za chwilę. Tak. A nie. Ewentualnie opcja 2, że na przykład wtedy ceny za talerzyk były na przykład w te wakacje, czy tam właśnie wysokie. Ale też jak ona przybyła w lipcu...
To już nie było miejsc w lokalach, żeby no, mogło być. Dlatego przesunął i szukał lepszego terminu, nie? No, ja mam, no ty, bo może komnaty wszystkie zajęte były na Nowowelskim. O Jagielle już robiliśmy odcinek, ale co, tak ona było. Potem, ona potem dedła, nie? Jakoś, bo przecież się ożenił no, z naszą... Tak samo jak Jagieło, no każdy kiedyś dednie, nie? No i potem, ale nie wiadomo, czy go pochowali w kapciach, czy bez. A ona była... Cylejska nie była wyjątkiem. Cylejska była przed naszą Jadwisią, czy po? Albo przed, albo po. Jakoś tak, nie? Bo nierównolegle. No to jednak był porządny gość. Gościu był, tak. Dobra, ja sprawdźcie też tutaj na kanale SOI jest film o Jagielle. Myślę, że warto się z nim zakolegować. Ja mam jeszcze jeden historyczny tytuł. Taki na klika był po prostu na jednym z portali. To danie wpisane jest na listę zabytków. Co w sobie kryje? Tak pyta internet. Pewnie kości Jagiellonu. No tak. Rosół na kościach Jagiellonu. Dokładnie. Słuchajcie. Czy to Drupka są kadłubka, nie to Władka Drupka są. To bym nawet do Muzeum Narodowego wstawił taki garnek. Rosół, no. No. Rosół na kościach Jagiellonu. No, dobre. No, no, tylko wtedy jeszcze nie mieli Włoszczyzny. Tak, bo to tobie Robona. No. I we wcześniejszym rosole nie było na przykład takich ziemniaka. Ale Pasternak by... Coś tam było. Pasza, Pasternak. To bardziej był Krupnik wtedy, wczesno rosoły. Tak. Ale był na przykład dzik, niedźwiedź, kura, kaczka, koza. Koza. Rysie były. Z ptaków. Rysie. Droga na Ostrołękę. Kaczki, gęsi. Droga na Ostrołękę. Dobra, Ostrołęka jest stara, co, mogła być ta droga wtedy. Bredzimy, więc czy możemy zacząć kącik Chihuahua? No. Wielu słuchaczy podobno włącza puls tygodnia dla dorosłych tylko dla kącika Chihuahua, a zatem oto on. Cały internet o tym pisze w tym tygodniu. Raper Żabson zgolił fanki na łyso w trakcie koncertu do kawałka jego o skinheadach. No dobra, ale jakby była piosenka o hipistach, to zapuszczałby fankom włosy? No, nie wiem, ale tam patrzyłem na zdjęcia, dziewczyny łyse, ale szczęśliwe. Jak my. Jak oni. W końcu jakieś dziewczyny wiedzą, jak to jest. Zrozumiały nas. Dobra, to jeszcze inny artykuł. No. Cytat. Ukochana Marcina Hakiela stanęła na wagę i pokazała, ile waży w ciąży. To jeszcze kilka artykułów. Jak tak sprawy będą szły w tym kierunku, to się dowiemy, jaki krem do stóp wciera. Stopy. I swoja, jakie w Marcina. I jak reaguje na kiszone ogórki. Tego dobre? Nie wiem, czy my to chcemy poznać. Nie wiem, jak do tej pory żyliśmy bez tej wiedzy. To mnie bardziej zastanawia. Czegoś nam brakowało, już teraz wiemy czego. To właśnie tego. To właśnie natomiast tego. Słuchajcie, prasa w tym tygodniu dezinformowała, prasa kolorowa, ale ona też od tego jest. Bo to jest tak, Dorota Gardias, pogodynka, śpiewała na ślubie koleżanki z pracy. No cóż, czasem i pannę młodą na weselu spotyka pech. Tak to właśnie bywa, bo na weselu zawsze znajdzie się ktoś... Zawsze. Ja zrobiłem jako fotograf ślubny, to wiem. Kto po paru głębszych, no bierze się za śpiewanie, zawodzi rejstwo, próbuje na własną rękę sformować węża. No raz to jest wąsaty wuja, raz to jest pogodynka, to nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz. Na kogo czy częściej na weselach bywają wąsaci wujkowie niż pogodynki? Częściej. Tak jest, dosyć częściej, tak. Prawo natury i to wynika z rachunku prawdopodobieństwa. To nie będziemy wam tego tłumaczyć, bo przecież to wiecie. Tak. To zależy właśnie od matematyki, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, kogo desygnuje na dane wysokie. Dobra, a za granicą? Czym żyją celeberety za granicą? Jest szok i niedowierzanie w amerykańskim showbiznesie. Kourtney Kardashian, z tych Kardashianów. Córka ona... starego Kardashiana. Tak. Ogłosiła, że jest autoseksualna. Czym to się je? To znaczy, właśnie. Że lubi w samochodzie motoryzację. Że tam na przykład zamiast pana woli vana. Że ma, ona ma, że ma pociąg do dużych Fiatów. Dużych Fiatów? Aha, ja myślałem, że na przykład, Nie myśl. A poważnie? Nie, bo, że na przykład, że jest stara. Albo, że a poważnie? Stara, że... Nie, poważnie, zupełnie poważnie. Jest coś takiego jak autoseksualizm i to jest, że ona podobno jak patrzy do lustra, to się sobą zachwyca. Ty tak Albratowski ostatnio patrzył w lustro, mówił, no schrupałbym. Tak. On jest autoseksualny. Tylko dopóki Kardashianka mu tego nie powiedziała, to tak chodził jak... Chodził jak pokopany. Co ja jestem? Kim ja jestem? Słuchajcie, ale pewnie... Z kim mnie jest? Spora część naszych słuchaczy słucha dzisiejszego wydania Pulsu Tygodnia na urlopie. Albo nie też. Ja tu mam taką informację, która myślę, że się sprawdzi i na urlopie, i po urlopie, i przed urlopie. Aha. Internet pyta tak. Piwo z sokiem malinowym... No. Jak się okazuje, nasze serce zdecydowanie nie lubi takiego połączenia. A, serce nie. Serce nie. Podniebienie niektórych tak. Tak, bo, słuchajcie, bo to...
To już nasi przodkowie mówili. A mieliśmy przodków. Oni mówili na przykład, oni, było takie powiedzenie wśród naszych przodków, że bliższe gębie podniebienie niż serce. Tak mówili. Tak mówili. Tak, bo w serce w klatce bije, a podniebienie masz tu. I oni jeszcze mówili, a to już nawet od samego Mieszka mówi. Oni mówili jeszcze tak, subskrybuj kanał Radiowców Bez Cenzury, tak. A będzie ci dane. Tak. Dokładnie. I tak dodawali, co po niektóry. No. Taki, żeby się rymowało, bo to, jeszcze, tak, bo to były tak, stare czasy. Cenzury po niektóry, oni dbali o to, tak. Słuchaj, no który bez cenzury. Więc subskrybujcie, słuchajcie naszych przodków. To hasło miało być jakieś takie. Hasło na dzisiaj? Na dzisiaj. Hasło, po którym słuchacze Pulsu Tygodnia będą się mogli rozpoznać. A jakie było w zeszłym tygodniu? Nie wiem, bo akurat mnie nie było, bo ja byłem wyjechany. W zeszłym tygodniu było coś o telewizorach. Tak. A nie, że ciotka miała odnosa? Czy ma pan telewizor w domu? Aha. To jest pytanie. Na dzisiaj, tak? Ostatnie było. A odpowiedź była, w zeszłym roku o tej porze padał śnieg. To było w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu, więc teraz ty musisz wymyślić, bo ci nie było ostatnio, musisz wymyślić coś nowego. Dobrze ten powiedział, że takie przysłowie. To przysłowie, co było przedtem wcześniej, to jest hasło na dzisiaj. Tak. A jaka jest odpowiedź? Oj. I potem rozpoznacie innych widzów Pulsu Tygodnia. Którzy jak my są inteligentni, którzy są elokwentni i którzy... Poruszają tylko poważne tematy. Jak to powiedział Zagłoba, waści to ino sam miód z gęby leci. Jak się napijesz. Nie, to był taki, że ładnie się kwieciście wypowiadał. Dobra, zabieramy się teraz za nagrywanie Pulsu Tygodnia dla dorosłych ekstra dla naszych patronów, mecenasów i ogólnie takich. I przyjaciół z Patronite'a. Wbijajcie na Patronite'a, tam można wesprzeć tenże szczytny cel. Całujemy was mocno, Radiowcy Bez Cenzury. Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. Przemysław o dżinsowych oczach. Pa. Nawet ci nie wypuszczałem dzisiaj o zabawę w hachę, bo żeśmy się nachachali, wiesz? Nie, ale jeszcze ten. Co? A bo miało być hasło tydzień temu o cioci, że ciocia miała nosa. Aha. Ale jej tam upierda siło. Kto jej ujebał? Tak miało być. Tak miało być. A to następnym razem będzie. To już zepsuliśmy. Dobra. Ciocia miała nosa, Józef, ale jej uwaliło tam. Nie, kto jej ujebał? No ale po co tak? Ja teraz muszę to wypikiwać. To muszę wszystko wypikać, wiesz, ale to jest roboty. No. Muszę ci zaznaczyć na ścieżce, włączyć kropkę, opuścić. To nie było tego, pipa. Odwołuję to. No nie, co to, potem tą buzią będziesz jadł. Dokładnie. No. Pa. A przypominam ci, że jesteś autoseksualny. To już nie ma tak, że o. Powiesz, stań sobie przed lustrem, powiedz ujebało. Zobaczysz, że to jest. Autoseksualny, tak, czyli lustro erotyczny. Tak. Self-erotic. Czyli, że ci odbija. Tak, i wtedy jest zwód wewnętrzny. O tym jest piosenka tej Aleksandry Szwed. Lustro chyba mi odbija. Nie sądzisz, wszędzie lustra wokół twoich ust. Natalia Schroeder. Schroeder. Aleksandra Szwed. Ale lustra wokół twoich ust? Ud, wokół twoich ud chyba. Ud. Wszędzie wiszą lustra wokół twoich ud. Co? Ust. Ust chyba. Słów. A to jak ona widzi, bo jak wokół ust to się chucha i jest mgiełka na widzisz, czy oddycha ukochany, to też jest na ważne. Tafli, nie? Żeby oddychał. Nie, bo to idziesz do lustra, tam gdzie sprzedają lustra w sklepie i chuchasz i jak się jest para na tych ustach, to znaczy, żyjesz. Że żyjesz. Tak. No. To jest dobre właśnie. A jak pary nie ma, to albo nie żyjesz, albo jesteś wampir. Nie, ukochany przestanie oddychać, słuchajcie, to no 112 chyba wtedy, nie? No. Czego 112? Numer. Gromnic. Aha, numer, ja myślałem, że puls. Sprawdzasz, czy ma puls 112. Nie chciałbym umierać przy Olbratowskim. Z klasą byś zdychał. Nie zdychał, umierał. Właśnie, afera z Bralczykiem chcą teraz zjeść i powiesić. Tak. No, podejrzewam, że zdechnie, jako wiesz. Nie, ktoś ładnie napisał, że zaszła taka zmiana w społeczeństwie, że pieski umierają, a my kiedyś zdechniemy wszyscy. Może tu jesteśmy jako ludzkość. Ohej, oho, ohej, dolino. Kończmy, pa. Pa, pa. Gdzieś kropka musi być, nie? Kropka, pa. Kropka. Kropka. Pa i kropka.